Ten ark jest kolejnym filerowym, jednakże tym razem sięgający aż pierwszego odcinka Naruto, gdzie zobaczymy nowe informacje na temat wydarzeń z epizodu, który rozpoczął przygodę Blondasa. To czy to będzie dobre czy nie, to się jeszcze okaże. Z plusów odcinka to Jiraiya strollował Naruto, że ma dla niego specjalnie rozpisany trening podczas jego nieobecności, tymczasem dał mu pusty zwój. Również Tsunade fajnie rozkminiła, że Mizuki mógł nie działać w pojedynkę, bo niby po co podrzędnemu Chuninowi taka wiedza ze zwoju, jak jest za słaby, by jej używać. Mogłoby to być faktycznie spoko rozwinięcie postaci, gdyby nie to, że to filler. Z minusów natomiast więzienie, w którym osadzeni wychodzą sobie bez problemu z celi, a dodatkowo nie jest to dziwne dla pilnujących ich tam shinobi. No i też obrona tego więzienia jest mierna, skoro więźniowie ich pokonali, a ponadto Asuma i Kurenai także nie podołali z ani jednym więźniem, a w większości przecież to jakieś randomowe leszcze. Nie zauważyłem tu niewiadomych rzeczy, a odcinek oceniłem na 6. Bardzo spoko, w tym odcinku Kakashi rzucił dwoma więźniami jak kartoflami, bo niby czemu by nie. Także wielokrotnie pokazano, że Mizuki jest psycholem, ma zrytą banię i tak dalej. Rozbawiło mnie również przywołanie Pakuna na dłoń Iruki. 500 razy lepsze niż zwykłe Chiyose. No i w końcu dedukcja Iruki na temat tego, skąd wiedział, że Mizuki podmienił się pod Shizune. Całkiem to spoko, że Iruka pokazał się z dobrej strony. Minusów tutaj nie znalazłem, tak samo jak niewiadomych. Odcinek oceniłem na 7. Plusów to, jak jeden brat kręcił drugim, żeby działać obszarowo. Tak samo bardzo podobała mi się animacja wkurzonego Grubasa i nawet backstory Mizukiego było całkiem git, bo pokazywało, że nienawidził Iruki, bo mu po prostu zazdrościł, był atencjuszem. No i sam Iruka fajnie tutaj rzucił kunajem, który się odbił i dzięki temu zranił Mizukiego. Niestety reszta walki była nudna, nic się prawie nie działo, więcej gadania i to jeszcze takiego irytującego, bo Iruka próbował wcisnąć Mizukiemu tę wolę ognia, że byli przyjaciółmi i tak dalej, bla bla bla. Z rzeczy niewiadomych w sumie to bardzo podobna sceneria jak ta w walce Iruki z Mizukim będzie jeszcze w przyszłości użyta do dużo bardziej ikonicznej sceny, a konkretnie rozmowy Obito z Kakashim. Odcinek oceniłem na 5,5. Podobało mi się tutaj to, że Konoha zbadała zwłoki kompana Mizukiego, którego on udusił i to właśnie dlatego on nie awansował, bo mieli podejrzenia wobec niego. Póki co wszystko się klei na tyle, że pasuje to do jego postaci, choć nie jest kanoniczne. Również każdy z Inoshikacho bardzo fajnie pokazali swoje zdolności. Shikamaru dusił cieniem, co ogólnie mi się podoba, choć później będzie raczej dość rzadko używane lub po prostu wyleciało mi to z głowy. Ino pokazała pierwszy raz inną technikę, która ogłupiała już i tak głupiego przeciwnika. Bardzo efektywne. No i w końcu Choji co prawda nie pokazał niczego nowego, ale podobała mi się animacja, jak zbierał czakrę, żeby wykonać technikę. Z minusów to na pewno to, że Pakun stwierdził, iż Fujin i Raijin mają siłę na poziomie Saninów. Większej głupoty nie słyszałem. Jeśli to byłaby prawda, to niby czemu trójka słabiaków miałaby z nimi walczyć? Niewiadomych nie uświadczyłem, a odcinkowi dałem 6. Ten odcinek był w sumie najlepszy. Miał dużo ciekawych efektów wizualnych, które rzuciły mi się w oczy, tak jak to czerwone niebo czy cień w rezydencji Hokage. Poza tym zostało szerzej wyjaśnione, po co Mizukiemu był ten zwój, no a po to, żeby przypodobać się Orochimaru, który ponownie wykorzystał zachcianki ofiary, żeby potestować sobie rzeczy. Zresztą wężowaty powiedział tam rzecz, z którą się zgadzam, mianowicie, że to, iż Mizuki zabił swojego kompana, jest wyjątkowe w Konoszce, bo tam wszyscy traktują się jak jedna wielka rodzina. Niby spoko opcja, ale nielogiczna, wręcz utopijna. No i także od początku mogliśmy ujrzeć ten tatuaż ze wzorem, który nie był przypadkowy, co mi się bardzo podoba. Spoko smaczek. Minusem jest plan Shikamaru na przetrzymanie dwójki braci i niestety to się pojawia już któryś raz. Jest to mało logiczne, jako że oni tu tylko tracą siły, a nie mogą mieć informacji o tym, że ktoś nadejdzie im z pomocą. Jest to głupi plan. Z rzeczy tajemniczych nic nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 7,5. Plusów to tutaj animacja prędkości i taijutsu Mizukiego. To do sceny, w której Naruto uratował Irukę w ten sam sposób, co on kiedyś jego, to w tym anime często widzimy sceny praktycznie identyczne, tylko z innymi osobami, jednak tu mi to jakoś nie przeszkadzało. Bardziej to był easter egg, bo był na chwilę. Później rozbawiło mnie to, jak Tsunade na luzaku sobie gada z tymi głupolami, a oni jej słuchają. Da się poczuć, że się znają, ale nie wiemy skąd i tak dalej, więc to kolejny fajny smaczek.
No i na końcu to jak Mizuki przegrał i uschnął, fajnie skwitowało, że Oro go tylko użył jako kolejnej zabawki. Z minusów to Naruto, który darł mordę, z której strony atakuje, zamiast po prostu zaskoczyć przeciwnika, oraz przemiana Mizukiego to tak jak z przeklętą pieczęcią, wygląda kiczowato. Nie pasuje mi to po prostu. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 6,5. Średnia ocen tego arku to około 6,4, to zaokrąglam do 6,5. Co ciekawe, to ten ark nie był zły. Wręcz uważam, że mógłby być kanoniczny, bo nic nadzwyczajnego i dziwnego się nie działo poza kilkoma pierdółkami, które można by nawet przeoczyć czy przymknąć oko. Przede wszystkim nie było typowo filerowych zagrań typu wszędzie heheszki i głupie miny. Owszem, te się zdarzały, ale w takiej zdrowej ilości. Efekty wizualne były gdzieniegdzie na bardzo dobrym poziomie. Ark nie był jakoś turbo nudny, dało się to oglądać. Minusem jest jednak to, że wolno się rozkręcał, początkowo nie był jakiś istotny, był taki miałki. Finalnie uważam, że można go sobie obejrzeć jako przedłużenie historii tego anime. A jeśli ty nie zasubujesz tego kanału, to znajdę innego Tigera, który zablokuje ci płytę główną.